Na Sybenia, coś tam, coś tam. Dzień dobry, witamy serdecznie w kolejnym odcineczku Zaginionego Lądu i mamy obok Triceratopsy, tak, znam już ich nazwę, no dobra, tam była tabliczka, wcale ich nie znam. Ale słuchajcie, byliśmy chyba na której my górze ostatnio byliśmy, na tej czy na tej? Nie pamiętam, z której zszedłem już. Słoneczko jest, wszystko tutaj pięknie jest i mamy skrzyneczkę pełną naszych poprzednich itemków. Mamy troszkę też drewienka oczywiście. I dzisiaj, gdzieś tu było puste, o tutaj jest puste pole. W ogóle tutaj też coś mamy przecież. Są te, nie wiem w ogóle do czego to służyło, kiedyś pewnie bym wiedział, a teraz już nie pamiętam. I słuchajcie, tam jest, tam jest ten płot. Byliśmy nasz, kurde, ja już straciłem orientację, ta trawa taka wysoka też, tam jest nasz, nasza baza gdzieś o tam, o jest. Jeżeli lubicie Zaginiony Ląd, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, jeżeli będzie dużo kciuków w górę, na pewno będziemy kontynuować serię właśnie Zaginionego Lądu, czyli naszą serię o dinozaurach. Te chyba nic mi tutaj nie zrobią, z tego co pamiętam, mogę podchodzić. O Jezu, nie strasz, przestań, uspokój się. Tutaj mamy, mamy tutaj rzek. Ej, co się dzieje? Jezu, no nie, one mnie straszą. I tam jest też kolejny triceratops, tak? Dobrze chyba. No i mamy tutaj tą rzekę, a w której też mogą być dobra, czy ja gadam do ciebie? Nie gadam nic do ciebie, to ty też proszę o ciszę, tak? Tak? Dziękuję bardzo. Cicho. Dobra. I dzisiaj chciałbym zbudować taki malutki domek przynajmniej. No już żebyśmy coś swojego mieli, a nie ciągle chowali się po jakichś tam kogoś norach. Co swoje, to swoje. Co nie, ciasne, ale własne będzie. Tutaj wylatują nam jakieś krykiety. Nie wiem po co. Dobra, tutaj troszkę trzeba pokosić tą trawę. W sumie już tyle miejsca nam wystarczy i będziemy budowali z drewna dżunglowego, tylko będziemy musieli chyba jeszcze troszkę pościnać, coś mi się wydaje, no bo troszkę mało. Słuchajcie, po pierwsze, jeżeli ktoś mnie nie ogląda, to muszę od razu powiedzieć, w sensie innych filmów, to muszę powiedzieć, że ja nie umiem budować, więc ten dom będzie brzydki. Ale to tylko tak chciałem tylko uprzedzić. Dobra, dwa okienka, trzeba pomyśleć. Trzeba myśleć, co będziemy robić. Tutaj będą okienka. Okienka, czyli to musi być jeszcze... będzie to najzwyklejszy domek. Dobra, no już piękne. Ja bym już tak zostawił drzwi, tylko dodam i będzie gite. Nie, dobra. Okienka, tak? Czyli, żeby to było ładne, to bym chciał jeszcze zrobić tako, żeby to... I wtedy... Tylko... I tutaj też bym chciał zrobić takie dwa okienka, że w sensie podwójne. I wtedy to tak oby wyglądało. I wtedy to by musiało być tutaj. Myślę, że nie byłoby takie złe, na jakie na razie wygląda. No dobra, będzie złe, ale no lepszego nie umiem, musicie mi wybaczyć. Nie wiem, dużo osób pisało, żeby Roxa w ogóle zaprosić do serii. Może tam kiedyś na jeden odcineczek się zaprosi, on by mi pokazał pewnie, jak się buduje. Dobra, i to byłoby tak, i drzwi byłyby gdzieś... Tylko, że podwójne czy pojedyncze te drzwi? To jest dobre pytanie, nie? Nie ma tutaj innego drewna, tylko same dżunglowe. Chyba, że tutaj gdzieś jest. Halo? Nie no... A nie, tam są chyba normalne liście, nie? Czy nie? Tam jest jakieś. Dobra, bo potrzebuję tylko troszeczkę, żeby inne... O, tutaj też. Żeby inne po prostu... drzwi zrobić, a nie dżunglowe wszystko będzie, to tak będzie się strasznie by się po prostu zlewało, ale to brzydkie będzie, jezu, kto to wymyślił, żeby to takie brzydkie było, ale no trudno, ten domek będzie mały, od razu mówię, bardzo mały. Gdzie tu crafting? Nie mam craftingu nawet naprawdę, nie stać mnie na crafting nawet, no to jest naprawdę bieda edition, tam coś jest, nie myślałem, ale on gdzieś tutaj ten... Przejdziemy się, tylko zobaczymy, czy tego dinozaura tutaj nie ma. O, właśnie! Nie wiem, czy go widzieliśmy w poprzednim odcinku, a to jest taki krokodyl, nie? W ogóle widziałem, że coś pływało podobnego do krokodyla, a to nie był krokodyl, ale właśnie jakiś dinozaur. No, ten to chyba już nie jest za przyjazny, bo ma takie zęby chyba schowane gdzieś. Masz zęby? Nie, patrzę, tam czaszka w ogóle jest. Nie wiem, czy ty tam byłeś? To jest... Nie, no jeszcze nie wiem. To jest chyba jego klatka tak w ogóle. Będziemy musieli później tam obczaić.
Ej co, nie, myślałem, że no, tą trawę trzeba skosić, no przecież nie można tutaj tak żyć, za dużo tego. Dobra. Nie no, naprawdę, to, ta trawa jest tragiczna. Kto jej tutaj tyle posiał? Ja nie wiem, dobra. Lecimy dalej, oh, Jezu, jakie to brzydkie jest. Ale dobra, trudno. Crafting mamy tutaj. Zrobimy sobie tylko drzwi. O, mamy nawet trzy pary. Tylko, nie wiem, coś tutaj damy. Podłoga z czego będzie? Chyba nie mamy dużego wyboru, mamy coś tutaj? Dobra, mamy kobla, 7 kobla, będzie z kobla. W takim razie, no trudno. Na razie trzeba tak zrobić. Dobra, i na razie kobla więcej nie zużywam. Bo musiałem wykopać kobla na tego. Wykopać kobla na siekierę, a kierownik gdzieś w ogóle zniknął. Nie wiem, gdzie ja go posiałem. Tutaj nie dałem nigdzie. Dobra, tak więc dajemy drzwi. Kurde, dajemy drzwi. No proszę. Mamma mia, jakie to piękne jest. Nie, no dobre, to jest takie. Kto to budował? No nie, no przecież. Kurde, jaki architekt to robił? Ja nie wiem. Ślepy chyba jakiś ten. No mamma mia, Madonna, jakie to jest. Dobra, i tak od drzwi to będzie 4 i tu będzie 2, 3, 4. Tylko że czekajcie, bo nie no, musi tu być okienko, czyli to musi być tak. I to będzie 5, to będzie to. Tak, dobra. I chyba w taki sposób będzie gites, nie? O Jezu, ja w ogóle nawet nie mam szyb. W sensie nie będę miał piasku nawet, żeby szyby tutaj zrobić. Dobra, w sensie niby ktoś tam tu się robiło coś takiego, nie? Że niby no nie. Nie, to ja tego nie powinienem tutaj robić. Znaczy, bo dzisiaj ogólnie nie mówiłem wam, ale robimy najbrzydszy domek w Minecrafcie. Ja nie mam ręki do domków po prostu. Znaczy, mam, no bo jak widać tutaj mam, bo pięknie to mi wychodzi. No ale jednak, no wiecie o co chodzi, nie? Ale to ma być prosty domek, nie musi być ładny. Raz, dwa, trzy, cztery. Będzie pasowało. I tak. I reszta to będzie tak jakby puste. W sensie nie będzie okien dalej, tylko tutaj zrobimy. W sensie tu będzie koniec. Chyba tak, nie? Może tak? Nie, dobra. Czyli, dobra, tu jest gites, jeżeli o to chodzi. O, dobra. Tylko, kurde, ja nie wiem skąd ja piasek wezmę, tam czy w tej rzece jest piasek, czy nie ma piasku? Nie wiem, już zaczniemy tutaj, będzie trzeba znowu ściąć drewno, bo nie starczy nam na nic, po prostu, no, na nic, a jeszcze tutaj ciemno się robi, ja nawet nie wiem, czy ja mam jakieś pochodnie, jak nie, to będzie trzeba węgiel drzewny zrobić. No ale no co nam z tego węgla będzie, dobra. Pięknie. Czy zachód idzie? No dopiero co. A, dopiero co wschód przecież był. To jakim cudem już zachód jest. Ach, dobra, szybko. Gdzie jest moja skrzynia? Tu? Nie, gdzie ja ją za. Ej, no gdzieś znikła mi skrzynia. Dobra, jest tutaj. Pochodnie. Mam 18, dobra, to szybko sobie tu rozświetlimy. No i co nie, tam jest ten. Kurde, tam jest ten głupi dinozaur. W środku też jakąś pochodnię damy, żeby wiecie, żeby tu było, że niby troszkę przynajmniej jasności jest, bo ciemno jak nie wiem co. Dobra, i tutaj, tu coś chodziło. Słyszałem. Kurde no, masakera jest tym. Tutaj wszędzie mogą, ej, dobrze, to jakiś flara tutaj była, w sensie, no jakieś światło padło, myślałem, że tu coś mi chodzi. Ale dobra, ale słyszałem coś i tak. Zaraz mi widzę tu, kurczę, skądś. Dobra, ale zachód słońca mamy ładny. Patrzcie. Gdzie to słońce? Już się schowało? Tam gdzieś jest, no ale dobra, trudno. Proszę tutaj mi. Dobra, lecimy z tym. Dobra, jeszcze trochę tylko i będzie gites. Lecimy. Patrzcie, jakie piękne. Dobra, żartowałem. Idziemy, nie no, trochę jeszcze trzeba więcej ściąć. No ale w sumie piasku też w ogóle nie mam, nie? Dobra, tu jest jakieś bajorko tak w ogóle. Nie będzie tutaj piasku. Zrobimy taką dróżkę, nie wiem jak tu piasku nie będzie. No sam dirt. Jakim cudem tu jest sam dirt? No nie wierzę, no. Dobra, idziemy tam szybko. Zobaczymy. Ale obok tych dinozaurów, tam jest ten groźny, tam, tu są te
niby roślinożercze, ale wiadomo jak to z nimi jest, nie? Się patrzą później dziko. No i mają, dobra. No nie wiem, nurkować czy nie nurkować? Nie wiem, tu chyba nie ma nic. Dobra, zanurkujemy. Kurde, jak tu nic nie widać. Dobra, tu jest sam. Nie, no to jest... Tu nie ma piasku raczej. Myśmy musieli chyba tam na plażę iść, tam gdzieś plaża jest. Co? Szczury jakiś mnie goni! Nie! Kurde, ja nie mam życia! Kurde, co ty robisz? Ty szczurze, to szczur mnie goni! Co to jest za szczur? Kurde, jak to ginę? Jezu, ej, co to było? To nie było to samo, co... Co wtedy, nie? Co, te małe coś. No przecież tamto na hita rozwalaliśmy, a to? Ja nie wiem, co tutaj się teraz wydarzyło, no kurde. Nagle się robią jakieś... Pojawiają się, przychodzą sobie... Dobra, mniejsza z tym. Lecimy. Dalej budujemy połowę sobie. O, Kompsognatus. Co? Nie wymyślają za nazwy jakieś dzikie, no. Dobra, tutaj w sumie, no... Tak naprawdę dokończyliśmy już tu, a... Kurde, skąd tu wziąć piasek? No znikąd, tutaj chyba nie da... Ja to bym w ogóle wszedł na te drzewo któreś, nie? Nie wiem... Może tutaj się da na jakieś drzewo... Może znowu ta flara, widziałem flarę i... Nie wiem, na jakieś drzewo, tutaj idziemy, pójdziemy sobie do... Tylko zjem coś, bo... Jak mi coś tu złapie, to będzie słabo. Dobra. Kurde, miecz mogłem wziąć, przecież mam diaksowy miecz, ale dobra, ja tutaj na hardcore idę. Kurde, no przecież tu nie ma jak wejść nawet. Halo, mogę tu wejść jakoś? Dobry. Bo ja nie pamiętam, na której ja górze byłem wtedy. Tylko żebym... Muszę sobie kordy zapisać, czekajcie. O, tak, dobra, pięknie. Zapisane. Nie wiem, tutaj coś... Tu mamy jakąś budowlę. Tam się już nie wczytuje mi. Tutaj też mamy coś. Pali się. Coś się tam pali. Kurde, ale co? To jest pytanie, na które będziemy mieli odpowiedź w następnym odcinku, bo nie chcę na razie tam iść. Kurde, tak bez niczego. Nawet bez miecza dzisiaj robimy przecież domek, nie? Aczkolwiek, no, będzie domek bez szyb. No trudno. Zdarza się. Domki bez szyb też są spoko. Tylko, żebym chciał wziąć jakieś normalne drewno, którego tutaj w ogóle... O, kakao. W ogóle tu nie widzę, same dżunglowe, no w dżungli jesteśmy i dżunglowe drzewa, no kto to widział, żeby w dżungli dżunglowe drzewa były? Dobra, ale musimy, bo ja chciałbym zrobić po prostu inne... Coś tu jest? Nie, to są... Ej, no gdzie są te normalne drzewa? Wcześniej widziałem. Ej, on śpi. Idziemy do niego? Nie, idę pod jaksowy miecz i go bijemy. Bijemy go na ludzi, tylko żadnej zbroi nie mam. Jeszcze tego skina nie mam, kurde. Dobra, idę na luziku. Chyba nic mi nie zrobi, nie? Dobra, zobaczymy. Dobra. No i najgorzej, że nie mam... Może ta kula jakoś zadziała, no, nie wiem. Kurde, no. Czemu to... Nie wiem, no... Nie da się, to nie do tego naboje chyba. Dobra, trudno, mamy miecz. To już będzie coś. Chcę go zabić po prostu, no bo on mnie denerwuje tutaj, za blisko mojego obozu jest, nie? Za blisko, to jest... Dzień dobry. Nie, podejdę od niego, wiecie. Tak po cichu. I on wtedy mnie nie zauważy, tylko nie wiem ile on życia ma. Dzień dobry, czy... Coś tam chodzi jeszcze. Patrzcie, jak słodko on śpi. Kurde! Kurde! Znowu ten szczur! Jezu, co one tu robią? Co one tak... Ja nie ogarniam ich, dobra. Mówiłem, że coś idzie? Słyszałem, dobra. Bijemy go. Patrzcie, jak on pięknie śpi. A to jego ogon jest! Kurde, tu jest jego gęba. Jezu, jeszcze... No co? Dobra. Oż ty! Panie Janie! Czekaj! Nie! Daj mi się uleczyć. Dobra, wolny jest dosyć. Dobra. Dobra, uleczymy się. Proszę spać.
Dobra, znowu poszedł spać. Dobra. Uff, idziemy dalej. Jesteśmy uleczeni. Dobra. Dalej, dalej! Nie, dobra, pójdę na kucaka. Chyba teraz mnie nie zauważy, nie? On szybko w ogóle zasypia. Kurde. Dobra, nie. Nie, nie. Dobra, już. Żartowałem. No ile ty tego życia tam masz? Dobra, leczymy się. Leczymy się. Damy radę, damy radę. Kurde. Nie patrzy na mnie. Jakiś łuk by się przydał. Karabin. Czy cokolwiek. A tu... Ja tu nic nie mam. Teraz to już w ogóle jest blisko mojego domku. No ile taki mały zwierzak może mieć HP, no? Kurde. Jeszcze mnie tak podrzuca, jak ham jakiś. Dobra, mam nadzieję, że będę go miał zaraz na ostatniego hita. I będzie dobrze, a nie, że... Że kurde... Nie wiem, dobra. Dobra. Ej, no jeszcze mnie... Co to miało być? Jeszcze mnie puknął, jak zginął. Uff, dobra. Trzeba zjeść, żeby odzyskać siły. Uff, dobra, to się wywali. A mięsko zostawię. Mięsko to zawsze się przyda, nie? Do zjedzenia. Jak najbardziej. Dobra. Pięknie teraz. Uff. Nóżkę mamy, mięso. Mięso skrzydełka. Dobra, jest pięknie. Tak więc idziemy do domku. Gdzieś w ogóle łóżko miałem, nie? Chyba. Wziąłem to łóżko? Halo? No nie, ale mam trzy... Ej, no jakim cudem nie wziąłem łóżka? Czy ktoś mi to powie? Dlaczego? Mam granat. Jeszcze mam granat. A tu jest łóżko przecież. Kurde, jak ślepy już jest. Idziemy do naszego tego. Dobranoc tam. Kurde, ma być poranek, a nie. O. I ponownie na Sybenia. No, wiecie o co chodzi. Patrz jak słońce tutaj szybko idzie. Dzień dobry, słoneczko. Dobra, słuchajcie. Tak więc... O, kurde, znowu tego skina zapomniałem zmienić i tak dziwnie się czuję w... A, mniejsza. Tak więc... Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcineczka. Dzisiaj zrobiliśmy kawałek domu. No bo chciałem zrobić cały, ale troszkę szkła mi zabrakło. Będziemy musieli pójść na wyprawę. Tam właśnie jakiś słup jest. Być może tam znajdziemy jakieś narzędzia, jakąś broń czy cokolwiek. No i piasek najważniejszy, żeby tam znaleźć, bo nigdzie tego piasku nie ma, no. Ach, dobra, trzeba się opanować. Dobra, tak więc, słuchajcie, dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnym materiale z zaginionego lądu, gdzie dinozaury ponownie będą nas atakowały. Tam są te klatki jakieś, chyba tych, co walczyłem z nimi, nie wiem, nie mam pojęcia. Więc dzięki i do zobaczenia w kolejnym materiale.